Ale zło wam dzisiaj pokażę. To jest najgorsze totalnie. Pozwólcie, że wam przedstawię dzisiejszych bohaterów. To jest córka tej pani po prawej. To jest mama, ale również była tego mężczyzny po lewej. Tenże facet jest teraz chłopakiem córki tej mamy, a dopiero co był ojczymem. Adam, ty powiedz trudne sprawy, o co ci chodzi? Czekaj, nie skończyłem. Ta środkowa koleżanka zgodziła się na to, żeby mieć dziecko z tym kolesiem po lewej. No bo jest taki kochany i jej nie krytykuje. Tyle wystarczy kobiecie, żeby wybrać partnera. Jakub był najfajniejszym facetem, jakiego kiedykolwiek spotkałam. Był całkowicie inny niż moja mama, w ogóle mnie nie krytykował. Uwaga, nie może mieć dzieci, więc ta mama po prawej urodzi dziecko dla nich, za nią. What the f***? Biologiczną matką dziecka jest pani Alicja Jarząb. Biologiczną. Natomiast mama moja dała nam w prezencie dziecko, ponieważ bardzo chcieliśmy. W prezencie dziecko? Jak to w prezencie? Nie można dziecka dać w prezencie. To jest zdecydowanie najgorszy odcinek trudnych spraw. Ja się boję to oglądać dalej, ale no cóż, wszystko przed nami. Jak zawsze w odcinkach Ciumkaj Loczki. Ciumkaj Loczki. Okej, trzeba powiedzieć, że przy trudnych sprawach Polsat się stara najbardziej, żeby zryć tam psychę. To trzeba przyznać, żaden paradokument nie zaprezentuje nigdy nam aż tak pokręconej i powalonej historii. Jeżeli chcecie poznać nowe przygody, nowych bohaterów, to zostawcie łapkę w górę, 20 tysięcy w górę, to kolejny odcinek trudnych spraw. Poza tym, moi drodzy, subskrybować ten kanał to nie grzech, to nawet całkiem miłe. Serdecznie zapraszam do klikania na dole subskrypcji. A teraz odcinek. Gorzów Wielkopolski. Gdy Olga przedstawia swojej matce, Alicji Jarząb, nowego chłopaka, ta jest w szoku. Wcześniej to Alicja i Jakub tworzyli parę. 45-latka bierze się jednak w garść i akceptuje związek córki. Oczywiście, że poczułam się dziwnie, kiedy nowym chłopakiem Olgi okazał się mój były partner. No ale co miałam zrobić? Olga zawsze była potwornie niesamodzielna. Dlatego pomyślałam sobie, że przy dużo starszym mężczyźnie wreszcie wydorośleje. Ale czy to naprawdę musi być twój były jej ojczym? W sensie, jak wy byliście razem, ona pewnie była jeszcze młodsza, była dzieckiem, więc pewnie jakby, no może, nie wiem, czy weszła już na etap mówienia do niego tato, ale pewnie mówiła jakby po imieniu, na zasadzie, no. Czy mogę 20 zł na kino? I coś się musi zadać w umysłach tych dwóch ludzi, że potem zaczynają ze sobą być, to jest straszne. Mi chyba to łatwiej po prostu sobie zobrazować w głowie, ponieważ też miałem ojczymów. O Jezu. Bałem się, że Alicja nie będzie chciała zaakceptować tego związku i zrobi nam totalną awanturę. Na szczęście zachowała się bardzo rozsądnie. Bardzo rozsądnie, czyli tak jak Kubuś chciał. Dwa miesiące później Olga wprowadza się do Jakuba. Para zaczyna rozmawiać o dziecku. Bardzo się cieszyłem, że Olga chciała mieć ze mną dziecko. Cześć, idzie już dziecko, nie? Tu leci taki speedrun. Z Alicją było inaczej. Ja chciałem, ona nie, dlatego się rozstaliśmy. Ona już wiedziała po prostu, jak to jest z tymi dziećmi. Ma przykład żyjący, chodzący. Jakub był najfajniejszym facetem, jakiego kiedykolwiek spotkałam. Był całkowicie inny niż moja mama, w ogóle mnie nie krytykował. No i wtedy się zdecydowałam do niego przeprowadzić. A później zapytał, czy będę chciała mieć z nim dziecko. Oczywiście się zgodziłam. Myślałam, że będziemy najlepszymi rodzicami na świecie. Dla was to wszystko jest super oczywiste. Dla nas nie do końca. My tu wszyscy przeżywamy waszą historię. Kilka miesięcy później Olga i Jakub bezskutecznie starają się o potomstwo. Zrozpaczona Olga prosi matkę, by ta urodziła jej i Jakubowi dziecko. Czajcie, nie udaje się, ona ma takie: mamo! Mamo, no weź coś zrób, mama! Wiedziałam, że Olga zawsze chciała mieć dziecko. Pomyślałam, że może ono umocni ich związek. Dlatego postanowiłam je urodzić. Długo nie mogłam zajść w ciążę. Zaczęłam się strasznie martwić. Z tego, co mówiła lekarka, zrozumiałam, że nie będę mogła mieć dzieci. No i dlatego poprosiłam moją mamę. To w sumie to tak, jakbym sama urodziła. Ona mi zawsze pomagała. Ten pomysł in vitro był bardzo szalony. No ale Alicja się w końcu zgodziła. Ja się bardzo ucieszyłem i miałem nadzieję, że w przyszłości nie pojawią się żadne problemy z tego tytułu. Kuba, a czy ty możesz o coś się starać? Ty mówisz, jakbyś ty się w ogóle nie starał wchodzić w rolę. Zacznij się starać, Kuba, to jest bardzo pojebane.
historia. Dodaj coś od siebie, a nie, że dziewczyny kierują ciebie. 9 miesięcy później. Im bliżej do porodu, tym większe wątpliwości ogarniają Alicję. 45-latka nie jest pewna, czy podjęła właściwą decyzję. Teraz to rozkminia? Po 9 miesiącach ciąży? Alicja trafia z bólami do szpitala. Przyszły tata krąży cały w nerwach po szpitalnym korytarzu. Towarzyszy mu jego partnerka, córka Alicji, Olga. Porodu jeszcze nie ma i chciałam się tylko zapytać, czy będzie pan uczestniczyć przy porodzie? Nie, zostanę tutaj razem z moją dziewczyną. Tak, my poczekamy razem, żebym nie widziała sam. Czy ja czegoś nie pomyliłam tutaj? Pan jest ojcem dziecka pani Alicji Jarząb, a tu jest jej córka, partnerka pana, tak? Nie, nic pani nie pomyliła, wszystko się zgadza. Jestem ojcem dziecka pani Alicji, ale nie jestem już razem z nią. Teraz wspólnie jestem z Olgą. Tylko niekomfortowa rozmowa. I czemu pani ze szpitala też się nie stara? Czy to jest prawdziwa pani ze szpitala? Czy to jest prawdziwa pielęgniarka? Czemu pani tak patrzy? No, moja matka rodzi dziecko, oddaje nam, a później ja będę matką. No co? Oddaje? Czy ja się nie przesłyszałam? Ma na koszulce mojito. Z pamiętniku z wakacji przyjechał. Mojito! Nie, tu jest wszystko w porządku. O co tej położnej w ogóle chodziło? Przecież mama i Jakub nawet ze sobą nie spali. A to, że byli biologicznymi rodzicami, i co z tego? Dziecko miało być moje i koniec. No i siemano, dostaniesz na komunię. Z racji tego, że nie jesteśmy już razem z Alicją, ustaliliśmy, że po urodzeniu dziecka, to ja zajmę się jego wychowaniem. Nie ty, tylko my wspólnie. No tak, masz rację. W dzisiejszych czasach to normalne, że również ojciec zajmuje się opieką nad dzieckiem. Dziękuję, że tłumaczysz, gdzie o tym przeczytałeś na Wikipedii. To w ogóle jaka nienaturalna rozmowa, nie? Ta go wyprostowała, a ten od razu ma takie, a tak, tak, tak. Definicja jest taka, że w dzisiejszych czasach również ojciec powinien mieć czas dla swojego dziecka. Skoro pan tak uważa, to już państwo sprawa. Do widzenia. Pracuję jako położna już sporo lat, ale czegoś takiego tu nie widziałam. Dziecko to nie jest zabawka, nie może przechodzić z rąk do rąk. Agnieszka, to masz zerowe doświadczenie. Najlepiej, żebyś się zwolniła. No nic, w tej sytuacji już nic nie mogłam zrobić. Pan Kotliński jest ojcem i może wychowywać dziecko samodzielnie. Naprawdę? Czajcie, gdyby taka wścibska sąsiadka miała taką retrospekcję po prostu. Jezu, nie mogę czepiać się o to, jak żyją ci ludzie we swoim własnym mieszkaniu. Przecież to jest ich i z zamkniętymi drzwiami mogą robić co chcą. Nie powinnam się tym interesować. Świat, gdzie każdy co tydzień by przeżywał taką autorefleksję, byłby po prostu lepszym światem, nie? 4 godziny później. Alicja urodziła zdrową dziewczynkę, jednak poród do łatwych nie należał. Jakub i Olga przychodzą do Alicji i dziecka z wizytą. Tato już przyszedł? Ja na ręce mogę? Poczekaj, Olga, moment. Gdy Olga wyciągnęła ręce po maleństwo, myślałam, że mi serce pęknie z żalu. Wszystko we mnie krzyczało. Wiedziałam, że popełniłam ogromny błąd. Ale przecież obiecałam Oldze. To była najgorsza chwila w moim życiu. W szufladzie jest umowa. Jaką umowę? Jaka umowa? Zgodnie z tą umową będę mogła widywać małą wtedy, kiedy będę chciała. Jeżeli coś u was się będzie działo złego, to mała wraca do mnie. Bez problemu podpisaliśmy zobowiązanie, bo byliśmy pewni, że w przyszłości Alicja nie będzie nam robić żadnych problemów z dzieckiem. Patrząc na to, jaki speedrun poleciał, że pierwsze 5 minut po dokumentu, a tu się wydarzyło więcej niż w całym moim życiu, obawiam się, że resztę odcinka spędzimy na tym, że ta kobieta będzie zatruwała wasze życie. To jest moje słoneczko. Cześć, Olga. Czego to chcesz? Zobacz, co kupiłam. Co to jest? Mleko dla małej. Jak to mleko? Przecież kupowałam w zeszłym tygodniu. Dobrze o tym wiesz, o co ci chodzi? No tak, ale ty kupiłaś, kochanie, dla rocznego dziecka, a nie takiego maluszka jak nasza Lenusia. Jeju, naprawdę musisz tak zrobić. Ale zobacz, no czemu się denerwujesz? To mleko ma więcej wartości odżywczych dla mnie. Mam gdzieś wartości odżywcze. Jest prawie takie samo jak mleko matki. To mleko to był tylko pretekst. Tak bardzo chciałam zobaczyć Lenkę. Żałowałam, że ją oddam, ale wtedy to już było za późno. Nie mogłam się wycofać. Olga, ale gdzie ty odchodzisz? Nie zostawię no jej samej. Idę. Jezu, no jak samej? Chyba siedzisz koło niej, tak? Nie podnoś głosu, bo ona się przestraszy. Przestań mnie opominać ciągle. Dziecko, ale ty jesteś matką. Musisz dbać o jej bezpieczeństwo. No właśnie, i cały ja jestem czas matką. Musisz mieć ją na oku. Ja jestem mamą! Alicja, sorry. Jak ta dziewczyna ma się nauczyć odpowiedzialności i samodzielności, jak ty tutaj codziennie przychodzisz i we wszystkim ją wyręczasz? Dobrze. To nie fair. Ale ja przychodzę po to, żeby jej pomóc, a nie po to, żeby przeszkadzać. Ty więcej tym tylko szkodzisz, ale niż dajesz. Dobrze, skoro pomóc. Tak wam przeszkadzam, to już sobie wychodzę. Pod jednym względem lubię te takie zestawienia tych paru dokumentów, jakiś stary z Mono, nie? Bo tam jest zawsze ten self-realization po chwili, że o Boże, to jest dziecko. Ona jest taka niedojrzała, ona jeszcze
Tyle musi ogarnąć tym swoim umysłem, w co ja się wpakowałem. No ładna jest, młoda, fajnie, ale... Oh! Ja mam 25 lat. To jest taki wiek, kiedy nie jesteś jeszcze stary, ale już nie jesteś młody. Kiedy nie jesteś jeszcze mądry, ale już nie jesteś głupi. Kiedy już mniej więcej masz stabilne życie, ale jeszcze go sobie nie ułożyłeś. Mieć 25 lat to jest dziwny wiek. To jest naprawdę dziwny. Patrzę na 18-latków, patrzę na nich jak dzieci, ale patrzę na 30-latków i widzę w nich starych ludzi. Kim ja jestem? Mam pytanie, kim ja jestem? Biedne roczniki 9899. Dwa dni później Alicja towarzyszy córkom w wyprawie do sklepu z artykułami dziecięcymi, gdzie Olga chce zrobić zakupy. Nie trzeba dużo czasu, by między kobietami znowu doszło do spięcia. Co ty robisz? No co? Jak zostawiasz wózek, to go zabezpiecz, a nie... Rzeczywiście długo nie zajęło. Boże, to odcinek będzie trwało 100 godzin, ja jestem dopiero na 8 minucie. No tu się tyle wydarzyło. Dziecko zostawiasz w wózku, jakby był stromy podjazd. No to nieszczęście gotowe. Ja zostałaś tutaj, nie musisz mieć ciągle pływać. No ale stałam, a jak mnie nie będzie? Jak mnie nie będzie, no to będzie pchała ten wózek. O co ty się spinasz? Przecież byłaś tam. Ejna. A jak mnie nie będzie, to co? Oczywiście, że bezmyślność Olgi denerwowała mnie i trochę przerażała. Starałam się nie robić jej wyrzutów, ale ona nigdy spokojnych rad nie przyjmowała do wiadomości. Taka już jest. Chciałam ci tylko zauważyć, że jestem dorosła i że będę dobrą matką. I nie musisz ciągle twierdzić, że jestem beznadziejna. Słuchaj, jak chcesz mi udowodnić, że jesteś dobrą matką, to nie zachowuj się jak dziecko. Ja ci nie muszę niczego udowadniać. Co chcesz, to sobie prowadź ten wózek sama. Ja idę na zakupy. Do widzenia. Wiesz co, sama wiesz, że czasami jesteś bardzo irytująca. A ty to jesteś po prostu cudowną koleżanką. Wspierającą matką. Oczywiście, najchętniej zabrałabym Lenkę do siebie. Starałam się traktować Olgę poważnie, ale nie byłam w stanie, gdy widziałam, jak znowu strzela fochy albo robi coś bez zastanowienia. Ona w końcu musiała dorosnąć. Mama strasznie mnie denerwowała. Mnie też denerwuje Olga, weź to mamę. Ciągle mnie krytykowała i twierdziła, że to dla mojego dobra. Chciałam jej udowodnić, że jestem dobrą matką, o wiele lepszą od niej. Olga, ty grasz na pewno głupiutką postać, to trzeba przyznać. Aczkolwiek twoja mama, twoja mama, to jest taki trigger. Koniecznie to muszę wziąć babet. Ale kochanie, mega ale fajnie. To akurat niemowlakowi się nie przyda. Pokaż, ile to kosztuje. Co z tego, będzie na później. No gdzie Jezu, na później? Zostaw cenę, ej. To są moje pieniądze i ja będę płacić, okej? Nie masz nic za gadanie. Dobrze, ale bierzemy dziecko to spore wydatki. No musisz planować swoje wydatki, nie możesz kupować wszystkiego, co ci się spodoba. Ja nic nie kupię mojemu dziecku. Nic. Ja będę jałmużnę przyjmował od znajomych, których dzieci już wyrosły. Czy jest coś głupszego niż kupowanie małych ubrań człowiekowi, który zaraz z nich wyrośnie i potem za pół darmo będziesz oddawał te rzeczy, bo zajmują ci miejsce? Głupie. Przerażało mnie to, jak Olga wydawała pieniądze. Po prostu mam to wydam. Kupowała to, co było akurat niepotrzebne. Wyglądało na to, że nie tylko opieka nad dzieckiem stanowi dla niej problem. To jest moje dziecko, ja jestem matką i ja będę decydować. A więc kupuję ten rower. Pa, pa. Słowa Olgi bardzo mnie zabolały. Naprawdę? Kupienie tego roweru cię tak zabolało? Ona nawet nie powiedziała nic niemiłego. Ona powiedziała, kupuję ten rower, bo ma pieniądze. Pa, pa. Strasznie zabolały mnie te słowa. Sfrustrowana i wściekła Olga szuka pocieszenia u swojej najlepszej przyjaciółki Ewy. Żali jej się na matkę, czekając aż Jakub przyjedzie zabrać ją do domu. Skoro się żalimy na jej matkę, to she's like, moja córka jest nieodpowiedzialna, ale gdy cokolwiek robi odpowiedzialnego, robi decyzję samodzielnie, to ją krytykuje za tą decyzję. Więc automatycznie ucina jej możliwość bycia samodzielną. Olga, weź się wreszcie uspokój. Siadaj, usiądź spokojnie, bo nie mogę na ciebie patrzeć. Ale jak ja mam się uspokoić, jak matka ciągle na mnie najeżdża i ona zawsze wszystko wie najlepiej i po prostu mam już dosyć. No, ale daj matce szansę, będziesz miała dzięki temu więcej czasu dla siebie. Wiesz, mniej obowiązków. Matka tobie pomoże, tak? No ja nie wiem. No Olga, zastanów się nad tym. No bo ona i tak do mnie dzwoni ciągle, to może... No widzisz, ale no nie daj wiem. Jej szansę, daj jej ale szansę. Ale ona jest. Ale poczekaj, ktoś puka. W sumie to Ewa miała rację. Niektóre matki pomagają swoim córkom przy wychowaniu ich dzieci. Pewnie inaczej bym reagowała, gdyby Bobet była moją biologiczną córką. Cześć, kochanie. Cześć. Cześć, malutka. Co jesteś taka smutna? No bo matka znowu na mnie najeżdża. I ona uważa, że jestem złą mamą. Wiesz co? Ja zaczynam już w to wierzyć. Oj, Ewa, mam do ciebie taką prośbę. Możesz na chwilę zająć się małą? Chciałem sama sam porozmawiać. Okej, nie ma sprawy, nie ma sprawy, pewnie, że tak. Co się dzieje? Bo mi się już zaczyna wydawać,
że tu powinieneś nowej dziewczyny szukać. Jestem taka beznadziejna. Za ci szukać nowej dziewczyny, stary. Ale dlaczego tak uważasz? No bo z niczym sobie nie radzę, no zobacz na mnie. Ja jestem z ciebie bardzo dumny, naprawdę, no. Nie ma z czego, no z czego jesteś dumny? A chociażby z tego powodu, że to ze względu na mnie zdecydowałaś się zostać matką. To, co Jakub powiedział, podniosło mnie na duch i dodało mi odwagi. Wtedy wiedziałam, że on mnie naprawdę kocha. Wiesz co, ja widzę to, że się starasz, potrafię to docenić. Poza tym nie wszystko od razu się udaje. Nawet matki, które mają kilkoro dzieci, nie są idealne. To byłoby śmieszne, że jak masz więcej niż dwójkę dzieci, to już o to, że jesteś najlepszą mamą i możesz książkę pisać, nie? No w końcu wyplułam! To jestem najlepsza! Dwa dni później. Alicja nadal sądzi, że obowiązki rodzicielskie przerastają możliwości Olgi, więc postanawia wprowadzić się do niej i do Jakuba. Czaisz, że twoja była wbija ci na adres to pomieszkać? Dziewczyno, a pomyślałaś, że ja wcześniej byłem z Alicją, teraz jestem z tobą. No i co, teraz mamy wspólnie ze sobą mieszkać w jednym mieszkaniu, tak? Taki trójkącik będzie. No dobra. To jest chora sytuacja, no. Pomyśl trochę. No nie pomyślałam, ale zrozum też mnie, bo ciebie nigdy nie ma. Ciągle jesteś w jak pracy. Mnie nie ma? No w pracy jesteś ciągle, ja sama jak palec w domu z dzieckiem. Jak cię tak nie podoba, no, normalne, to może no, jak będziesz miał drugą zmianę, to może wtedy mama będzie przychodzić. No chociaż tak, no proszę. Pomyślałem, że wytrzymam tych kilka dni. Gdyby zaczęło dochodzić z Alicją do kłótni, to wyprosiłbym ją z domu. Słuchajcie, mamo. Mleko jest za gorące, muszę je schłodzić. Jakub, ja wiem, że to jest nietypowa sytuacja, ale w końcu wszystkim nam chodzi o dobro lęki, tak? To nie chodzi o nasze widzimisię. Najważniejsza jest lęka. Jesteśmy dorośli, musimy się dogadać. Dobrze. Skoro postanowiłyście beze mnie, że wspólnie będziemy mieszkać, w takim razie nie mam nic do gadania. Wolałem uniknąć wojny z Alicją. Przecież podpisaliśmy zobowiązanie. Bałem się, żeby się nie rozmyśliła i nie zabrała nam dziecka. Typowy facet. Chwilę słucha bab, a potem ma takie... No dobra! Chwilę później Olga i Jakub są już u Alicji w pracy. Tym razem przesadziłaś. Wyprowadzasz się od nas raz na zawsze. Kto? Ja przesadziłam? Tak, coś ci się chyba pomyliło. Jak możesz bez naszej wiedzy brać dziecko? Ty wiesz, w jakim Olga była szoku? Co miałam twoim zdaniem zrobić? Zostawić lękę samą w domu, jak Olga nie raczyła wrócić na czas? Przecież miała tylko na chwilę wyjść do kiosku. Chodź, weźmy babę do domu. Nie, słuchaj, chcę znać całą prawdę. Nie, chodź. No ciszej trochę, spokojniej, tak? Mała się budzi. A Olga ci pewnie nie powiedziała, co się stało, nie. Tak? Prosiła mnie, bo chciała wyjść na chwilę do kiosku. Miała wrócić najpóźniej za 10 minut. I ja muszę pracować. Minęło pół godziny, ona nie odbierała telefonów, to co miałam zrobić? Jak myślisz? Zostawić lękę samą? Nie, musiałam ją zabrać do pracy. Może zostanie piekarzem dzięki temu. To prawda? Bo, słuchaj, no bo ja wiem, że to miało być 10 minut, ale się nic nie stało, bo ja spotkałam koleżankę z dawnych lat i się zagadałyśmy, po prostu było tak fajnie, no ale naprawdę nic się nie stało, zobacz. Nic się nie stało? No, no nic. Bo na szczęście twoja mama zajęła się dzieckiem, jak zwykle, a ty, zamiast być jej wdzięczna, robisz z niej potwora. To ty jesteś matką, ty musisz być odpowiedzialna, nie możesz wszystkiego zwalać na innych. I się okaże, że ten typ wróci do jej matki, a ona stanie się córką do wychowania. Tydzień później. Jakub i Olga robią zakupy. Młodzi rodzice wyraźnie cierpią na niedobór snu. Oboje są w nerwowym nastroju. Niezdarne zachowanie Olgi doprowadza do awantury. Uważaj, co ty wyprawiasz. Zdjęcie towaru z półki przekracza twoje możliwości. Przestań, przecież nie chciałam, to było niechcące wszystko. Czemu mnie tak traktujesz? Ja ci źle traktuję? Co ty mówisz? Jakieś głupoty opowiadasz. I nie jestem głupia, przecież nic nie zrobiłam. Wiesz co? W tym sensie, że ty nic nie robisz. Ja sobie ostatnio uświadomiłem, że tak de facto Alicja ci nie pomagała, tylko we wszystkim cię musiała wyręczać. A teraz po jej wyprowadzce to wszystko ja muszę ogarniać. Od kilku dni mieliśmy w domu naprawdę napiętą atmosferę. Widząc niezdarność Olgi, po prostu się zdenerwowałem i straciłem cierpliwość. Wiesz co, dużo robię w domu, akurat dużo robię w domu. Tak? A co takiego? A kto w nocy wstaje do dziecka? Kto przewija babet? Jak już coś robisz, to rób to chociaż porządnie. Przestań. Może Jakub miał rację. Może rzeczywiście powinnam się bardziej starać. Tyle, że ja naprawdę się starałam, ale nic mi nie wychodziło. Chciałam, zaczynałam, ale łatwo się denerwowałam i prosiłam Jakuba, żeby dokańczał. No i on nie wiedział, ale Ewa też mi często pomagała przy dziecku. Chyba nie masz zamiaru się zaraz tutaj rozwyć. Jesteś dla mnie taki podły, idę sobie, zostań z tymi zakupami sam. Stój, gdzie ty idziesz, no. Oj, poszła się obrazić jeszcze i zostawiła dziecko w tym sklepie z nim.
Kilka dni później Olga przyprowadziła córeczkę na wizytę u pediatry. Dziewczyna jest przemęczona opieką nad dzieckiem do tego stopnia, że nieistotna błahostka niemal wyprowadza ją z równowagi. Co się dzieje? Nie mogę znaleźć skarpetki do rąk. Tutaj leży, tu, proszę bardzo. Jezus Maria, dziękuję, jestem taka roztargniona ostatnio. Niech się pani nie denerwuje, każdej młodej mamie się to zdarza. Tak, ale wie pani, to nie jest tak, bo ja naprawdę, to nie jest moje dziecko, ja nie jestem mamą, ale no... Tak o, to, to bardzo, bardzo fajnie, że... Bardzo fajnie! Pani opiekuje się dzieckiem innej kobiety, ale widzę, no, że pani jest strasznie zmęczona. Nie, no jestem, ale to wyjątkowa sytuacja, wie pani, ona dzisiaj miała kolkę w nocy, źle się czuła i po prostu... No się też w środku nocy, czyli o 8 rano, zaczyna mi, kurde, typ walić tego, wiertarką za ścianą, nie? I to jeszcze, żeby to była tylko wiertarka, ale tam jakiś młot pneumatyczny zaczął lecieć, no na dwa paty ci stali kolesie, nie? Bo dosłownie z prawej strony ściany i z lewej, nie? Miałem... Miałem subwoofer, jakby słuchawki założył, nie? Jest 11, ja nagrywam odcinek trudnych spraw, bo ja już od 8 rano to na nogach, no. Dobrze wiecie, że gatunek homo sapiens typu youtuber, no to spanko przejmie do 12, bo inaczej to nerwowy. Youtuberzy, którzy wstają rano, są dużo bardziej narażeni na dramy i zesranie się w internecie. Badania wszystkie mówią jasno. 100% youtuberów, którzy mieli poważne dramy, to dlatego, że wstali przed 12. Półtora tygodnia później do drzwi Jakuba i Olgi puka pracownica ośrodka pomocy społecznej. O, słucham panią. Dzień dobry, nazywam się Barbara Augustyniak, jestem z opieki społecznej. Ja mam trochę taką schizę, jeżeli chodzi o ludzi z takich urzędów, czy takich... no bardzo formalnych miejsc. Jak przychodzi taki pracownik, zapuka coś, nawet do listonosza już mam takie... Że z moim listonoszem jest tak, że dosłownie zawsze kończy się żartem. Dlatego, że ja się trochę denerwuję, jak dostaję, nie wiecie, od niego list i mówię, proszę podpisać to od urzędu miasta, albo to od skarbówki. Polecony! Proszę podpisać, to ja za każdym razem mówię, panie, jak to długi, to nie biorę, a on tam ha 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 ha, a ja ha, 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 ha. Zawsze żartujemy z listonoszem. Po prostu muszę rozładować nerwową sytuację, always. Kto przyszedł, kochanie? Pani z opieki społecznej. Co? Czego to pani chce? Dostaliśmy zgłoszenie, przyszłam zbadać sytuację. Jakie zgłoszenie? Kto na nas doniósł? Istnieje przypuszczenie, że w państwa rodzinie istnieją pewne nieprawidłowości, ale moja wizyta jest czystą formalnością. Wasza rodzina zbugowała, przyszłam naprawić. Jestem informatykiem rodzin. Przyszłam po prostu zobaczyć, jak państwo mieszkacie. Czy mogę wejść? W sumie gdyby tak weszła taka kobieta, ja miałbym dziecko i ona by było tam, wiecie, dwa pokoje z tyłu i wchodzi ta kobieta, patrzy przez okno, jak ja tu wymachuję rękoma, drę mordę, oglądając parę dokument, gadając sam do siebie. Nie wiem, czy by oceniła nas jako normalna rodzina. Pani musi, no to proszę wejść. Proszę bardzo. I tutaj na lewo, prosimy od razu do salonu. Jeszcze zanim pani wejdzie, to ja tylko chciałam powiedzieć, że tutaj normalnie nie ma takiego nieporządku, tylko ja byłam chora i po prostu nie miałam czasu posprzątać. Mogę zobaczyć pokój dziecka? Tak, oczywiście, tam po lewej stronie jest. Tylko proszę zachować ciszę, bo mała dopiero zaczyna. Nigdy bym nie pomyślał, że ktoś z opieki społecznej pojawi się w naszym domu. Bałem się, że będą chcieli nam zabrać dziecko. Czy mogę wejść do kuchni i zajrzeć do lodówki? Tak. Proszę, proszę. Z lodówką jest taki kłopot, że ona jest pusta teraz, ponieważ Kubuś zapomniał mi zostawić pieniędzy, ale... No niestety, no, zapomniałem. Właśnie, ale pójdziemy po prostu... Jak mała się tylko budzi, to robimy zakupy. No, we trójkę pójdziemy. Porządnie. Także... Czasem może być pusta lodówka, no i Chryste panie, co je do tego? Przecież dziecko tam nie je pasztetu teraz jeszcze. To tam proszę do salonu, może z powrotem. A właściwie kim pani jest dla dziecka? No, to znaczy, jak kim? No, matką jestem dla dziecka. Według moich informacji, biologiczną matką dziecka jest pani Alicja Jarząb. Biologiczną. Natomiast mama moja dała nam w prezencie dziecko, ponieważ... A komu nie? Postępowanie tych ludzi jest po prostu wstrząsające i amoralne. W tej sytuacji nie potrafiłam być obiektywna i powstrzymać się od komentarza. No nieźle. Wieczorem Olga i Jakub chcą się zrelaksować przy romantycznej kolacji przy świecach. Ale super, nie poradziłabym sobie z lasagnią, świetnie jest. Dlatego sam ja to przygotowałem. Ale ja mam jeszcze czas, spokojnie. A tak myślę. Ojej. Wiesz co, pewnie coś z bezpiecznikami, pójdę zobaczyć. No idź. Może jakieś spięcie? Hm.
No wiesz co, wszystko jest w porządku. Zadzwonię do elektrowni, może mają jakąś awarię. Mężczyzna dzwoni do zakładu energetycznego, gdzie dowiaduje się czegoś zaskakującego. I co, kochanie, kiedy włączą prąd? Za chwilę, tak? Myślę, że nie szybko. Masz mi coś do powiedzenia na ten temat? Nie, no przecież siedzę tutaj, o co ci chodzi, nie zepsułam prądu. No okazuje się, że rachunki zostały niezapłacone. Prawie zrobiłem kobiecie z elektrowni awanturę, ale okazało się, że to nie była awaria i to nie była ich wina. Płaciłaś rachunki ostatnio? Były jakieś z poczty coś przychodziło? No może i przychodziło, coś tam wyrzucałam, no bo ja nie potrafię zapłacić. No nie pamiętaj się, no jak wyrzuciłaś coś, no przecież kurczę, pewnie się okaże teraz, że mamy kupę zaległości na koncie, no. Nie potrafię zapłacić! No przelewy są trudne, no. No jak mogła nie opłacić rachunków? Olga była jeszcze bardziej niezaradna niż myślałem. Ale ja miałem taką sytuację na przykład, że mi z prądu nie wysyłali w ogóle rachunków ani na maila, ani listowo, nie? Pocztą? I nagle mnie wyłączają? I ja tak próbowałem jeszcze tak mieć taką rozkminę, zadać, ej, chyba za prąd się płaci. I dzwonię tą infolinię. Ale infolinia tych wszystkich firm to jest jakiś koszmar. Tam siedzisz przez pół godziny i nikt nie odbiera. Siedzisz na infolinii, tylko słuchasz tej muzyczki. Pa pa pu pa pa pu pi pa. Pu pu pa pa pu pu pu. No ci się nie chce, nie? Jest masz wolone, masz takie, dobra to wie, nie? I nagle puk puk, dostajesz listek i oni mówią, no i siemana, nie masz prądu. A ty masz, co? Teraz nagle macie mój adres. Nie potrafiłaś tego zrobić, to mogłaś mi powiedzieć. Nie mogłam ci powiedzieć, bo byś na mnie krzyczał, bo nie zostawiłbyś dziecka ze mną, a mama to już w ogóle nie wspomnę. Wiesz, jak ja się boję powiedzieć takiej rzeczy? Wstydzę się w ogóle i... Dobra. Zrozum, nie proszę cię. Powiem ci tak, w ogóle straciłem ochotę na jedzenie, idę do sąsiadki, może nam podgrzeję butelkę dla dziecka. Nie, usiądź, pogadaj. Posprzątaj te talerze. No proszę cię, chyba możemy porozmawiać. Kiedy wyszło na jaw, że nie zapłaciłam tych rachunków za prąd, Kuba strasznie się wściekł. Jeszcze nigdy nie widziałam go takiego złego. No to prawda, wtedy często się denerwował, ale naprawdę, tak, jeszcze nigdy. Ci się tak tylko wydaje, bo on miał świeczkę tak tutaj i po prostu mu się tak podświetlało na tak złowrogo, nie? Taki efekt zrobił specjalny. Kolejny dzień. Alicja poprosiła Olgę i Jakuba o rozmowę. Gdy para pojawia się u niej w domu, niespodziewanie zastają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, Barbara Augustyniak. Moja obecność tutaj pewnie Państwa zaskoczyła, więc pozwólcie, że wyjaśnię. Po wizycie u Państwa, czym prędzej skontaktowałam się z panią Alicją, dokładnie tak jak zapowiadałam. Długo rozmawiałyśmy o całej zaistniałej sytuacji i w końcu pani Alicja poprosiła mnie, abym była obecna przy waszej dzisiejszej rozmowie. Nie podoba mi się to, co ty kombinujesz. Słuchajcie, długo się nad tym wszystkim zastanawiałam i postanowiłam, że Lenka wraca do mnie. Ja ją będę wychowywała i będzie mieszkała u mnie. Od czasu wyprowadzki świadomie nie utrzymywałam z nimi żadnego kontaktu. Chciałam nabrać do całej tej sprawy trochę dystansu i wszystko jeszcze raz przeanalizować. Wiedziałam już, że popełniłam ogromny błąd i muszę zrobić wszystko, żeby odzyskać maleństwo. Nie wiedziałam tylko, jak mam to powiedzieć Oldze i Jakubowi. Ale tutaj z pomocą przyszła mi pani Augustyniak, która poradziła mi, abym szczerze z nimi porozmawiała. No i szczerze porozmawiałaś. Zapomniałeś już, że ona jest naszym dzieckiem? Nie kochasz jej, nie kochasz mnie? Kocham babę najbardziej na świecie, ale wydaje mi się, że nie dajesz sobie rady z opieką nad dzieckiem. Z obowiązkami także. Pamiętasz te niezapłacone rachunki? No dobrze, co jakiś rachunek głupi? Przecież się przepraszałam, tak? Przepraszałaś, przepraszałaś. To nie zmienia postaci rzeczy, że sobie nie dajesz rady z wychowaniem. Ja, słuchaj, muszę chodzić do pracy, mam pełno obowiązków. Ja nie oddam Jestem ciągle zestresowany, boję się, że coś się stanie małej. Dlatego wydaje mi się, że będzie lepiej. Jeśli to Alicja zajmie się wychowaniem dziecka. No z trudem przyszło mi przyznać się do tego, że najlepszym rozwiązaniem będzie, jak Alicja zajmie się dzieckiem. Ale to było najlepsze rozwiązanie. Dobro dziecka było dla mnie najważniejsze. Kiotpa w ogóle ma ten typ. Kobieta byle jaka, byle byłoby dziecko. Tuż przed domem Jakub zastaje Olgę, która wyraźnie czekała, aż mężczyzna wybiegnie za nią. Zadowolony? Teraz matka zabierze mi babet. Jak mogłeś do tego dopuścić? No jak mogłeś w ogóle? A co to jest moja wina? Do tego by nie doszło, gdybyś była bardziej zaradna życiowo. A co moja wina? To ty się stałeś jak kołek, się gapiłeś na nią. Nic nie zrobiłeś. A co miałem zrobić? Ty sobie nie dajesz rady z najprostszymi sprawami życiowymi. Oczywiście, no. To ja jestem zawsze zła. I w ogóle taką mam rozkminę, nie? Teraz oglądając, jaka jest różnica między TVN-em a Polsatem, że Polsat ukazuje tak bardziej rzeczywistość, nie? Że te wszystkie programy czy parodokumenty Polsatu są jakieś takie bardziej down to earth, uziemione,
i można bardziej być relatable. A TVN z kolei jest bardzo odklejony, pokazuje jakąś taką sztuczną wersję rzeczywistości idealizowaną lub bardziej może wielkomiejską na zasadzie Warszawy, Poznań, Wrocław. A poza tym, nawet jak pokazuje duże miasta, to jest raczej tak pokazane, nie wiem, prawdziwie. Też tak myślicie? Napiszcie w komentarzu. Gorsza, matka tak samo uważa. Dzięki, świetnie po prostu. Słuchaj, przez ciebie zabiorą mi dziecko. Nie będę go wychowywał. Przeze mnie? Tylko Alicja. To ty jak debil stałeś tam i się gapiłeś. Słuchaj, nie jesteśmy w stanie razem wychowywać dziecka. Kto? Ja bo pracuję. Jesteś podły ty, po prostu. Jesteś bo podły. Jesteś jaka jesteś. O, jesteś nieporadna. Ja? Jaka ja jestem? Jesteś nieporadna. Dobrze wiesz, że się staram. Starasz się. Wiesz co ci powiem? Nie, nie wiem. To, że chciałem mieć z tobą dziecko, to był mój największy błąd życiowy. Wiesz co? Otwórz coś, pokażę ci coś. Otwórz drzwi. Patrz. Jestem taka pusta, taka tępa. Kupiłam pieluszki, nie zapomniałam! Kupiłam pieluszki! Wiesz co? Kupiłaś, tylko nie w tym rozmiarze, co trzeba! Ojej. Tego samego dnia na Alicję czeka przed blokiem Jakub. Mężczyzna chce, by kobieta do niego wróciła. Byli razem? Tak. Nie, no ty chyba żartujesz. Ty nie pamiętasz powodu, z jakiego się rozstaliśmy? No tak, ale... Ty nie chciałaś mieć dzieci, a ja tak. A teraz problem sam się rozwiązał. Myślę, że moglibyśmy stworzyć szczęśliwą rodzinę. Nie, nie sądzę. Słuchaj, ja już nie chcę tego słuchać. Pomyślałeś chociaż przez chwilę o Oldze, o jej uczuciach? Zdajesz sobie sprawę, jakbyśmy ją zranili? A czy ktoś pomyślał o moich uczuciach? Ja już jej nie kocham. Byłem z nią tylko z przyzwyczajenia i dla dziecka. Powiem ci tylko jedno. Nie będę ci utrudniać kontaktów z dzieckiem, ale tylko na tyle. Nie chcę mieć z tobą nic więcej do czynienia. Po prostu jesteś dupkiem. Dobra. 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 Jestem w ciąży, nie dociera do ciebie? To twój pomysł? Co ty pleciesz? A co ja mam wspólnego z jej ciążą? No myślę, że uknąłaś to specjalnie, żebym do ciebie nie próbował wrócić. Wrócić? Mama? Kochanie, Kuba był jakiś czas temu u mnie i myślałam, że on przyszedł, żeby mnie przekonać, żebym wam oddała małą. Ale on mi zaproponował, żebyśmy do siebie wrócili i wspólnie ją wychowywali, bo jesteśmy jej rodzicami. Nie, czekaj. A powiedziałam mu, żeby sobie poszedł. Musisz mi uwierzyć, Olga. Nie, ty chyba żartujesz. Czekaj. Kuba, to prawda? Kuba! Halo! Poszedłeś do mojej matki, żeby do niej wrócić? Olga! Mimo, że jesteśmy razem? Olga! Powiedz coś, no błagam cię, nie dotykaj mnie! Ale on nie chce do mnie wrócić, jemu tylko chodzi o dziecko! Nie, to czy to jest prawda wszystko, tak? Zostawiam cię, rozumiesz? Rozumiesz? Nienawidzę cię! Uspokój się! A ty mało jesteś taka mama, mogłeś nie powiedzieć od razu! Nienawidzę was, Boże! I co, zadowolony jesteś? O to ci chodziło? On się nawet nie stara. On się w ogóle nie stara. Jakub domyślił się, że Olga jest u przyjaciółki Ewy. Mężczyzna przychodzi, by z nią porozmawiać. Olga nie jest zachwycona jego wizytą. To może ja zostawię was samych, co? Dobrze. Okay. Zastanawiałam się, czy w ogóle wpuścić Jakuba do mieszkania. Olga ciągle powtarzała, że nie chce go widzieć. No ale jednak to ojciec jej dziecka. Musieli ze sobą porozmawiać. Proszę to dla ciebie. Olga, proszę, przyjmij. Przepraszam cię, zachowałem się jak ostatni kretyn, no. Olga, wybacz mi, no, daj mi jeszcze jedną szansę. Przecież będziemy mieli razem dziecko. Olga! Wynoś się stąd. No. No, Olga, no! Co ty robisz? Tu są grane emocje. Znów beznadziejny acting. Już w ogóle nie dali sobie rady pod koniec, serio. Nie wiem, czy są już zmęczeni na planie, czy cokolwiek, ale... O Jezu, to już się zaczęło nagle tak bardzo ciężko oglądać, nie? Na początku była ta energia cringe'u, teraz już jest po prostu... tragedia! Ponieważ ani Jakubowi, ani Alicji nie udało się skontaktować z Olgą, Alicja postanowiła poprosić o pomoc Barbarę Augustyniak z Ośrodka Pomocy Społecznej. Dzisiaj odbywa się spotkanie mediacyjne, na które Alicji udało się namówić Olgę i Jakuba. Że te trudne sprawy mają taki zwyczaj, że kończą te odcinki rozmową tutaj z prawnikiem, czy właśnie w urzędzie, czy w, no wiadomo, sąd musi być praktycznie zawsze. Nie wiem, mam wrażenie, że to jest tylko po to, żeby ludzie szybciej wyłączyli po prostu odcinek. Żeby już przełączyli po prostu na inną stację. 8 miesięcy później Olga wydała na świat zdrowego, ślicznego chłopczyka. Oprócz Jakuba i Alicji w szpitalu jest także Ewa. Wszyscy świętują z Olgą narodziny dziecka. Wybrałaś już imię? Wybrałam. Jakie? Brian Shakur. O Boże, ty znowu stawiasz na oryginalność.
Twoja wina. Żartowałam. Wojciech się będzie nazywał. Naprawdę? Miałam być niespodziankę. Super, to po dziadku. A w ogóle to zaraz go przyniosą. Zobaczycie, jest taki mały i taki słodki. Już się nie mogę doczekać, kiedy go zobaczę. Teraz rozumiem, dlaczego mama zabrała Lenę. Dziecko powinno się wychowywać przy swojej matce. Ja Wojtusia nie oddałabym za żadne skarby świata. Strasznie go kocham, naprawdę, najbardziej. W porównaniu z burzliwymi zawirowaniami sprzed kilku miesięcy relacje Alicji i Olgi bardzo się poprawiły. Kobiety spędzają ze sobą dużo czasu. Jakub również jest obecny w ich życiu, bo stara się sprostać roli podwójnego taty. Olga uczy się samodzielności. Myśli o wynajęciu w przyszłości mieszkania. Na razie nie chce się rzucać na głęboką wodę, dopóki nie będzie gotowa. Życie nauczyło ją tego, żeby nic nie robić na siłę. Na wszystko przyjdzie odpowiednia pora. Też chciałbym mieć coś do powiedzenia w kwestii wyboru imienia dla dziecka, ale Wojciech naprawdę mi się podoba. Poza tym jestem wdzięczny, że Olga nie będzie mi utrudniać kontaktów z dzieckiem, no i że Alicja też nie będzie ich utrudniać względem Leny. On jest w ogóle największym wygrywem w swoich oczach, nie? Podwójny tata i siemano. Przede wszystkim jestem dumna z Olgi i spokojna o jej przyszłość. Sama nie wiem, jak to się stało, że zgodziłam się na tak durny pomysł, żeby urodzić dziecko i oddać je Oldze i Jakubowi. Całe szczęście, że wszystko dobrze się skończyło. I wiem, że nigdy nikomu nie oddam już mojej Lenki. To było doświadczenie, tyle wam powiem. Będzie wspominane wiele razy jeszcze. W moich traumatycznych snach. Okropne przeżycie. To było okropne przeżycie. Jezu, jaki to był zły odcinek. Moi kochani ludzie, życzę wam wszystkiego co dobre. Bądźcie bezpieczni i proszę, dotrzyjcie na kolejny odcinek. Ciu, gajloczko, okej? Trzymajcie się jak na razie. Okej.